to jedno z bardziej zaawansowanych urządzeń integrujące pomiary medyczne i komputerową technikę pozwalającą na interakcję człowieka z komputerem. Od teraz CyberOko pomaga pacjentom Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. Pacjenci z urazami mózgu mogą dzięki temu kontaktować się z otoczeniem mimo ograniczeń, jakie sprawia im choroba. Kontakt z pacjentem na początku wydaje się utrudniony, ale myślę, że takie urządzenie jak CyberOko jest w stanie pomóc nam określić poziom intelektualny czy zdolności poznawcze takiego pacjenta. Warto podkreślić, żeby pacjent mógł skorzystać z CyberOka, musi mieć sprawny wzrok. Urządzenie działa w prosty i intuicyjny sposób, śledząc gałki oczne. Chory za pomocą wzroku wybiera komunikaty, które chce przekazać. Przede wszystkim najważniejsze to, co daje CI, to jest poczucie sprawstwa naszym użytkownikom, czyli pacjentom, dzięki czemu mogą wyrazić to, co naprawdę chcą, to, co naprawdę czują w takim po prostu codziennym funkcjonowaniu. A to nie zawsze jest proste. Jak zaznaczają lekarze z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach, Oko pomoże wielu pacjentom, których stan nie pozwala na normalną komunikację. Bardzo szeroka grupa pacjentów, biorąc pod uwagę czasy, w których żyjemy, zapotrzebowanie jest coraz większe, bo oprócz pacjentów poudarowych są też pacjenci po urazach czaszkowo-mózgowych, są pacjenci po ciężkich operacjach, guzach mózgu, którzy przeżywają te operacje. CI na razie został do UCK w Katowicach wypożyczony i trafił na oddział rehabilitacji neurologicznej.